To jest marnotrawstwo, bo to jest najdroższy i najmniej skuteczny środek przeciwpancerny. Czołg. Artylerii. To jest fundamentalna rzecz. Fundamentalna. To jest broń bezkontaktowa, co to znaczy, że on nie walczy z realnym przeciwnikiem na wprost. Wdały się czołgi w walkę. Nie mogą się czołgi wdawać w walkę w strefie operacyjno-taktycznej, czyli na głębokość 40 km. Bo sztuka wojenna to jest matematyka, filozofia, geografia, dialektyka, logika, historia. To jest wszystkie nauki i tym jest strategia, tym jest sztuka operacyjna i taktyka. Tam cały czas bić jak bęben. Panowie, boicie się. Jesteście po prostu tchórzami. Jesteście tchórzami. Tchórze, nie można walczyć z Rosją będąc tchórzem. Trzeba to jasno powiedzieć. Piotr Zychowicz, historia realna. Historia dzieje się na naszych oczach. Kciuki dla naszych przyjaciół. Pierwszy dla Fundacji Zarys, która wspiera Ukrainę całymi ciężarówkami, pomocą medyczną, a my pomagamy jako społeczność historii realnej. Kciuk dla Biblioteki Cyfrowej Legimi, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy. 10 zł z każdej książki idzie dla Zarysu. Kciuk dla KFD, oczywiście, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. Pora zadbać o formę z KFD. I last but not least, Speakly, aplikacja do błyskawicznej nauki języków obcych. Sam używam i polecam. A moim i Państwa gościem jest pan generał Leon Komornicki. Dzień dobry, panie generale. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry państwu. Nie, ja nie jestem doktorem, od razu mówię. Panie redaktorze, dobrze, będzie może tak poprawniej. Dobrze. No, wszystko jedno, jak panu pasuje. Natomiast ja przedstawię naszego gościa, bo nie wiem jak to się stało, ale pan generał pierwszy raz jest u nas, mam nadzieję, że nie ostatni. Były dowódca Warszawskiego Okręgu Wojskowego, były zastępca szefa sztabu generalnego Wojska Polskiego, i człowiek znany nie tylko ze zmysłu operacyjnego, ale również legendarne jest pańskie poczucie humoru. O, dziękuję bardzo za taką etykietę, jaką tutaj pan redaktor tu mi wystawił. Bardzo miło z tego powodu. Oczywiście dlaczego dopiero się znalazłem, to pytanie nie do mnie oczywiście. Mea culpa. Bijecie w pierś. Oczywiście, może ja się zbyt słabo starałem, bo też trzeba widzieć tutaj zawsze winę po środku, może tak będzie poprawniej. Tak, ale fajnie, że rozmawiam z panem, bo obserwuję pana w tej przestrzeni i nie ukrywam, że są to bardzo interesujące rozmowy i świetnie pan to prowadzi. Dociekając bardzo istotnych spraw, które są nas dzisiaj dotykają w wielu przestrzeniach, szczególnie w przestrzeni bezpieczeństwa, a które przecież związane jest z przyszłością. Przyszłość, bo my mówimy o przyszłości, nie o przeszłości. Tak, mówimy dokładnie o przyszłości. Bezpieczeństwo to jest właśnie, determinuje zawsze przyszłość naszą. A więc rozwój, przetrwanie i co? I to, żeby mieć właśnie dobre poczucie humoru. Tak jest. To może od razu, zanim przejdziemy do rozmowy o ofensywie, o której dzisiaj będziemy rozmawiali, czy ona jest rozczarowaniem, czy nie jest, coś tragikomicznego z Austrii. Była szefowa MSZ, pani Karin Kneißl, która zasłynęła tym, że tańczyła na własnym weselu z Putinem, zatrudniła się w Rosji i przeszła na garnuszek Putina. Shredder w spódnicy. No właśnie, to jest przykład właśnie szczególnego poczucia humoru. Ja nawiązuję do tego, że jak rozmawialiśmy przez telefon, to powiedział pan, że ubolewa pan nad stanem części zachodnich elit. To taki przykład. No właśnie, to jest stan elita, ale to jest świadectwo tego, co w Europie dominowało tej i zdominowało praktycznie myślenie strategiczne oraz przezorność, to jest chciwość. Chciwość zabija właśnie dalekowzroczność i przezorność. I jak póki co ta chciwość nie została wyeliminowana w tej przestrzeni europejskiego myślenia. I to jest przykre niestety. Putin tutaj jeszcze nie przekonał elity zachodnie do tego, że trzeba patrzeć na to wszystko zupełnie innej perspektywy niż tylko pieniądza i zysku.
Otóż to. Oby to się skończyło i takie wybryki były właśnie tylko wybrykami, a nie regułą. Zanim przejdziemy do rozmowy o ofensywie, to najważniejszy kciuk historii realnej dla naszych widzów. Dziękuję Państwu, że oglądacie kolejne odcinki, że nas wspieracie. Dziękuję Panie Generale na Patronacie, na YouTubie. Dzięki Wam możemy przygotowywać 4 odcinki tygodniowo, albo więcej nawet czasami. I historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa, kubki, koszulki, Red is Bet i książki. Panie Generale, wielka ofensywa rozpoczęła się 7 czerwca, więc już troszkę trwa. I pańskie wrażenia jako eksperta, sukces czy klapa? Jestem, nie ukrywam, zawiedziony. Duże oczekiwania, rozbudzone oczekiwania, jeżeli chodzi o tą przestrzeń, jeżeli chodzi o wojnę w Ukrainie i o Ukrainę. Tu działania o wymiarze taktycznym, metodą ścierania rosyjskiej obrony, o czym się, mam nadzieję, jeszcze porozmawiamy, jest bez sensu. On powoduje, że armia rosyjska wykrwawi w tej obronie armię ukraińską. A dlaczego, to też o tym powiemy. Otóż było sporo czasu, od października ubiegłego roku, jak zgasła praktycznie ofensywa, czy działania ofensywne, czy natarcie, bo to też trzeba widzieć, że to nie była typowa działania ofensywne na taką skalę operacyjną, chociaż prowadzone na dwóch kierunkach, chersońskim i tu na Bałakije-Kupiańsk, one zgasły. Zgasły kiedy? Ukraińskiej armii zabrakło czego? Tego, co nadal jej brakuje. Bo że tak kontrofensywa wygląda, to nie jest spowodowane, że dowództwo armii ukraińskiej nie wie, jak walczyć. W moim przekonaniu doskonale oni wiedzą, lepiej jak eksperci zachodni, jak my, bo są na froncie i walczą w tej wojnie bardzo długo i znają tego przeciwnika. Można powiedzieć, jak własną kieszeń. Ale, czego brakuje, panie generale, broni? Brakuje tego, co jest fundamentalne w wojnie przemysłowej. Ta wojna jest to wojną przemysłową, to nie jest wojna nowej epoki, gdzieś tam wojna informacyjna, tak? Czyli zaprzęgnięta jest tutaj sztuczna inteligencja, wojna bezkontaktowa, bo takie przecież dyrdy mały, przepraszam za określenie niewojskowe, w naszej przestrzeni się pojawiały. Dobrze, Daniele, ale ofensywa, co Ukraińcy jest, robią nie tak? Czego brakuje? Jest przemysłowa, w związku wojna jest przemysłowa, to tutaj jest istotną rolę odgrywa ilość środków walki, a szczególnie tych, które torują wojnę dla siły uderzeniowej, czyli torują, przepraszam, działania bojowe dla siły uderzeniowej, jaką są czołgi, które są narzędziem ofensywnym. To nie jest narzędzie do walki przed środkami pancernymi, przeciwpancernymi. To jest uderzeniowe, które ma jak najszybciej wbijać się w obronę i co? Osiągać określone rubieże, wychodzić na tyły i uderzać w najsłabsze miejsca. U naszej przestrzeni w dalszym ciągu jest tutaj to kreowane, że czołgi walczą z czołgami, że czołgi są środkiem przeciwpancernym. Często widzimy, że te czołgi są posadowione na przednim skraju, co jest błędem. To jest marnotrawstwo, bo to jest najdroższy i najmniej skuteczny środek przeciwpancerny, czołg. Bo załoga jest 4-osobowa. Ile taka załoga w czołgu, to jest ergonomia. Ile wytrzymuje czasu, że jest sprawna. A żołnierz poza czołgiem, środkiem przeciwpancernym, przenośnym, mobilizujący się w tej obronie jest o wiele skuteczniejszy, 7-krotnie efektywniejszy niż czołg. Ale to jest na marginesie. Więc tu brakuje, szanowni państwo, panie redaktorze, artylerii. To jest fundamentalna rzecz. Fundamentalna. To jest broń bezkontaktowa, co to znaczy, że on nie walczy z realnym przeciwnikiem na wprost, ale on toruje drogę, on wyrąbuje pewne przestrzenie dla czołgów właśnie, żeby one się szybko, dynamicznie, komfortowo, oczywiście mając w tej przestrzeni także właściwą obronę przeciwlotniczą, krótkiego zasięgu, bardzo krótkiego zasięgu i oczywiście średniego, wszystkich tych przestrzeniach, po to, żeby też osłaniać, nie wisieć w powietrzu, ale osłaniać z ziemi, a z drugiej strony też samoloty, które mają co robić, jakie zadania, razem z wojskami znowu rakietowymi. Izolować to pole walki, gdzie się toczy całe te główne zmagania,
od dostępu świeżych sił. To jest tak jak z tym ogniskiem, które płonie. Jeżeli odetniemy do tego ogniska dostęp paliwa, to ono gaśnie. Jeżeli rosyjska armia jest bezkarna na swoim terytorium i nie ma systemu, żeby stworzyć taki system antydostępowy, chociażby na granicy z Rosją, które nie pozwoli zasilać to ognisko, no to się nie wygrywa wojny. Brak samolotów, brak artylerii i co jeszcze? Amunicji. To są potężne ilości. Panie redaktorze, nie przełamie się rosyjskiej obrony, uderzając na jakimś froncie szerokim. To jest matematyka, wszystko trzeba policzyć. Ile tej artylerii trzeba na 1 kilometr frontu? A te obliczenia były, są. Ja takie obliczenia prowadziłem. Oczywiście nie było komputerów, nie było oprogramowania, ale były tabele. Były to wszystko, robiło się ręcznie, bo to sprawnie, sztaby działały bardzo sprawnie. Wiedzieliśmy, że na 1 kilometr frontu, żeby taką obronę przełamać, żeby czołgi mogły to wykonać, to zadanie w komfortowych warunkach, jeszcze poprzedzone ich działania muszą być przez grupy rozpoznawczo torujące, bo tam te przestrzenie między luki, między obroną jednego, drugiego batalionu są zaminowane. Zaminowane przeciwpancernie i też wielowarstwowo, i też w głębi. To nie jest tak, że tylko jest jakaś wąska linia. To są pola minowe. Rosjanie mieli, panie redaktorze, szanowni państwo, od właśnie października czas, żeby tą obronę inżynieryjnie, fortyfikacyjnie rozbudować. I mieli plan. To nie jest tak, że to wszystko zrobiono sobie tak na hambałam. Wiadomo, że czołgi pójdą tylko tędy, bo są drogi, bo jest ładna komunikacja i teren też musi być takim właśnie konsystencji gleba jak teraz, bo za chwilę zacznie się jesień, wrzesień i to też zgaśnie. Znowu będziemy czekać do następnego lata. Jest mało czasu. Więc brakuje tej artylerii, brakuje amunicji. Jeżeli teraz powiem tak, ktoś może powiedzieć, że to jest stare myślenie. No nie, tu nie ma starego myślenia, to jest matematyka, bo sztuka wojenna to jest matematyka, filozofia, geografia, dialektyka, logika, historia. To jest wszystkie nauki i tym jest strategia, tym jest sztuka operacyjna i taktyka. I teraz na 1 kilometr frontu przyjmowało się kiedyś, to znam to na pamięć, 120 luf. Kaliber jaki? No 152 czy 155, tak? 120 luf, czyli można iść, to jest 20 dywizjonów. Na odcinek 3 km przełamania dywizja przełamywała gdzieś na odcinku, to też matematyka, że do 3 km Związek Taktyczny przełamował taką obronę. To jest razy na 1 km 120, 360 luf, czyli to jest 20 dywizjonów. Generał Załużny, ile zapotrzebował w ubiegłym roku, w czerwcu, artyleria, ile jednostek artylerii? Ktoś to pamięta? I czy Zachód się wywiązał z tego? 1200 sztuk. Nieprzypadkowo, bo oni policzyli. 1200 sztuk. Czołgów 500, 1000 dronów, tak? Bojowych wozów piechoty chyba tam prawie 3000. Tak, to jest tyle potrzeba. I do tego 1000 sztuk amunicji. Jeżeli w natarciu, w obronie armia ukraińska zużywała 7-8 tysięcy pocisków na dobę artyleryjskich, to teraz trzeba zużyć 3 razy więcej. Dlaczego? I też taką trzeba przewagę mieć na tych kierunkach. Bo jeżeli popatrzymy na potencjał armii, to on jest bardzo zbieżny. To jest, on co wskazuje, że ta wojna jest pozycyjną, tak? W związku z tym trzeba przewagę stworzyć na określonych kierunkach. Ale jaką? Znowu matematyka, to trzeba policzyć. Jak nie ma oprogramowań, że trzeba 5-7-krążne. Dlaczego? Że nie tylko rosyjska armia ilościowo ma podobny potencjał, może jakościowo już trochę odstaje. Jakościowo odstaje też rosyjski żołnierz, bo to nie jest to samo morale, nie jest tak samo zmotywowany, ale rosyjska obrona jest, rosyjska armia jest w obronie. I jeszcze jaki? Fortyfikacyjnie już nierozbudowanej. Też to trzeba policzyć. Ile o tyle się zwiększa zdolność, czy też potrzeba większej siły, żeby to przełamać. To nie jest pospiesznie zajęta obrona.
I tu był błąd, bo iż, ale oczywiście ten błąd był, nie wynikał z tego, że ukraińska armia nie wiedziała, co ma robić, tylko nie miała siły właśnie w ubiegłym roku. Nie miała tego artylerii, nie miała amunicji i nie mogła kontynuować tą ofensywę, bo nie wolno rosyjskiej armii pozwolić przejść się do obrony i mieć, żeby tyle czasu miała. I jeszcze tą obronę rosyjska armia jak prowadziła? Aktywną. Cały czas, panie redaktorze, szanowni państwo, oddziaływała na te wojska ukraińskie będące w styczności na 1400-kilometrowym froncie potężnym. Jeszcze trzeba pilnować granic, na ich, tych, gdzie nie ma styczności, od Charkowa aż tam do trójstyku granic Białorusi z Polską, tak, i Ukrainą. Trzeba to wszystko też mieć tam określony potencjał. Ukraińska armia... Więc ukraińska armia dzisiaj jakie ma siły? Jak jest, ile jeszcze sprzętu? Jeszcze tak. I ta technika, panie redaktorze, szanowni państwo, dociera do Ukrainy z półrocznym opóźnieniem zamiast półrocznym wyprzedzeniem. Ukraiński żołnierz ma czekać. Nie ma czekać na technikę i amunicję, tylko technika i amunicja ma na niego czekać. O decyzje zapadają z opóźnieniem polityczne, debatuje się, rozważa się, zastanawia się, czy dawać, czy nie dawać. Samoloty już powinny być dawno w szyku i swoją robotę wykonywać, ich nie ma. No i tak ze wszystkim. W związku z tym, że czasu już niewiele było, niewiele, bo do jesieni niewiele czasu, Naczelne Dowództwo Armii Ukraińskiej zdecydowało podjąć ten wysiłek. Ale w jaki sposób? To też trzeba zrozumieć. Istotę tego, co się, tej kontrofensywy. Otóż to prawda jest, że zasadnicze siły te, które są w drugim rzucie, podwodze operacyjne i strategiczne, one są już, można powiedzieć, sformowane, wyszkolone, przezbrojone sprzęt zachodni. One nie zostały użyte. One są przygotowywane. Ale te wojska, które ruszyły, ten pierwszy rzut operacyjny przystąpił do natarcia czy do ofensywy z bezpośredniej styczności. To nie był jakiś marsz z głębi, kolumn i tak dalej pod osłoną artylerii. To były przegrupowania, stworzenie pewnych zgrupowań uderzeniowych na tych czterech czy pięciu kierunkach i przystąpienie do poprzedzone artyleryjskim przygotowaniem, słabym, niedostatecznym, z powodu braku amunicji i artylerii, które nie stworzyło właśnie tych warunków, nie było grup torujących, które przejścia w polach minowych wykonały. Ale ile tych przejść trzeba, panie redaktorze, wykonać na każdym kierunku? Dwa, nie jedno. Jeszcze zapasowe, bo Rosjanie mogą wykonać co? Pole narzutowe. Jeżeli się przebije, no to mogą też zatrzymać, wykonując salwą artylerii, pole narzutowe, minowej, czołgi znowu nie przejdą. Trzeba w związku z tym dwa kierunki. To jest kolosalna robota. I to wszystko się dzieje kiedy? Pod osłoną artylerii, ognia artylerii, który cały czas obezwładnia artylerię rosyjską, stanowiska dowodzenia, środki przeciwpancerne, czołgi, odcina od wody tam lotnictwo, żeby one nie napływały i tak dalej. Tworzy warunki do tego, żeby wykonać uderzenie. A tego nie było. W związku z tym, że nie było tej przewagi na kierunkach dostatecznej, nie było tej artylerii, nie było tej amunicji, to uderzenie czołgów straciło swój impet i grzęźli. Wdały się czołgi w walkę. Nie mogą się czołgi wdawać w walkę w strefie operacyjno-taktycznej, czyli na głębokość 40 kilometrów. Ja chciałbym tylko trochę to uporządkować. Mam mnóstwo pytań do tego, co pan powiedział. Pierwsze to jest takie, czyli błędem jest to przy takich siłach ograniczonych Ukrainy, że zamiast wybrać jeden konkretny punkt albo nie wiem, tak przełamania i uderzyć żelazną pięścią, to rozbijają się na trzy kierunki operacyjne i przez to te uderzenia są za słabe po prostu, żeby przełamać linię rosyjską. Tak, to jest też jedna z przyczyn, tam nawet więcej jest tych było, bo te wojska bezpośredniej styczności jest, bo taka zasada kontrofensywy, tylko że jest dobra przygotowane, to ruszają wszystkie, to nie, że tylko na jednych czy dwóch, ruszają ze tych okopów, można powiedzieć, ze bezpośredniego skraju całym froncie, ale wykonują te uderzenia o charakterze płytkim. Natomiast są zarysowane już konkretne kierunki i na tych kierunkach następuje spotęgowanie uderzenia. Tam się koncentruje ogień artylerii głównie i tak dalej. Tutaj często czołgów ogniem, naprost po to, żeby wiązać też Rosjan na tym szerokim froncie ogniem, żeby nie pozwalać za bardzo wykonywać manewru i też dezorientować, gdzie to te kierunki głównego uderzenia są. To jest sztuką, to jest maskowanie, to jest masę przedsięwzięć.
i poprzedzone, i ten ogień artylerii musi trwać nawet 3 godziny. Cały czas, tak to było w II wojnie światowej. Czy też jak myśmy się uczyli te planowania, przełamania obrony, takiej obrony, bo ją się nie pokona na życzenie. Tu nie ma, oczywiście są drony, są śmigłowce, są inne środki walki i tak dalej. Jest też walka radioelektroniczna, bo przecież Rosjanie też to stosują i paraliżując dowodzenie, opanowali tą sztukę, paraliżują dowodzenie armią ukraińską w tej właśnie fazie wojny i tak dalej. Słowem, to co pan redaktor zauważył, tak, za dużo tych kierunków trochę, bo 2-3 to było maksymalnie, to trzeba dobrze zidentyfikować, żeby wyłamać tą obronę na tych kierunkach, tej przestrzeni operacyjno-taktycznej na przestrzeń, na głębokość 20-30 kilometrów. To trzeba wyłamać. I to jest jeden dzień operacji. To nie jest tyle dni. To jest jeden dzień operacji. Jeżeli tego się nie uzyskuje, to wszystko zatrzymuje, traci tempo, wtedy się zatrzymuje. To są takie działania ślamazarne, wykrywanie, tracenie impetu. I Rosjanie wtedy szybko przekrywają te kierunki. I oczywiście tam może być tak, że coś Ukraińcy opanowali, wyzwolili, bo to jest dzisiaj 130 km². Ile mamy dni walki? Ile? Od 9? No to jaki to jest postęp? To nie jest kontrofensywa. To jest dzisiaj już działania takie, można powiedzieć, wiążące, bo to Rosjanom na tym zależy, żeby związać walką i wymęczyć, wykrwawiać, właśnie takim rozdrobnić te zgrupowania uderzeniowe, bo tak się obrona prowadzi. Obrona wtedy osiąga swój sukces, jak się rozbija te zgrupowania uderzeniowe na kawałki i zaczyna je kolejno zwalczać. I tak, to może być tak, że dzisiaj Ukraińcy tam 10 czy 100 kilometrów wyzwolili, ale jutro może ten obszar być zupełnie odbity, tak? Bo to nie jest nic ostateczne w takiej sytuacji, bo tą obronę Ukraińcy jak mogą organizować w dynamice walki? Muszą przejść do obrony, teraz pauza jakaś powstaje. Panie generale, tylko wyjaśnijmy właśnie, bo tym widzom, którzy będą nas oglądali w przyszłości, bo przecież film zostanie na zawsze. Jest 20, drodzy państwo. Jest 20, więc mówimy mniej więcej około dwóch, o matko, tak, dwóch tygodniach już prawie walk. I teraz, panie generale, na początku, kiedy, bo wszyscy oczekiwali blitzkriegu, spektakularnego przełamania, wejścia na tyły, kiedy to się nie stało, część ekspertów mówiła spokojnie, to jest tylko, to jeszcze nie jest ofensywa, Ukraińcy chcą wyczuć najsłabszy punkt Rosjan i wtedy uderzą z pełnym impetem. Mija jeden dzień, drugi, trzeci, zapowiadano, że to się stanie szybko, mówili cierpliwości, cierpliwości, ale cały czas to nie następuje, a widzimy, że trochę boksuje w miejscu ta ofensywa. Czy mamy czekać, to jutro, pojutrze coś się takiego się stanie, czy raczej spodziewa się pan pauzy, przegrupowania i Ukraińcy muszą wymyślić coś nowego, żeby się przedrzeć przez linię Rosjan? Oczywiście ja nie jestem w sztabie, nie pracuję armii ukraińskiej, ale oczywiście mogę mieć jakieś tutaj, bo przecież mam wiedzę, mam doświadczenie, to też chciałem tutaj powiedzieć tak, że moje doświadczenie zgasło, jak je zdobyłem dowodzą z dywizją pancerną rozwiniętą, pełnokrwistą czy warszawskim okręgiem, kiedy budowaliśmy tutaj właśnie dostateczną obronność Rzeczypospolitej na ścianie wschodniej. Byłem odpowiedzialny w latach 90-93 i później jako zastępca szefa sztabu generalnego do 97 roku, nie czekając na rzecz przyjmą do NATO. Myśmy przygotowali się do obrony państwa. I to, co dzisiaj w Ukrainie miejsce, myśmy się do tego przygotowywali. Do walki właśnie z Rosją. I tutaj chcę powiedzieć tak, że tak, ten rzut właśnie, to też tego nie dokończyłem, ten rzut właśnie, który jest z tyłu, który my tą zasadniczą robotę wykonać. Dlaczego? Dowództwo Armii Ukraińskiej zdecydowało odwrócić jakby kolejność. Czyli nie uderzyć tymi wojskami z tyłu, przejść własną obronę i uderzyć właśnie z marszu, tylko zdecydowało z bezpośredniej styczności. A dlaczego? W moim ocenie dlatego, że nie wszystko jest zapięte na ostatni guzik. A z drugiej strony nie była dokładnie rozpoznana obrona rosyjska, bo te uderzenia, które dzisiaj mają miejsce, też temu służą. Chociaż trzeba zauważyć, że armia ukraińska od 4 czerwca do 9 prowadziła operację wstępną, która ma właśnie przygotować się do tego uderzenia. Tam się wtedy, w tym czasie tej operacji, prowadzi się rozpoznanie walką i takie działania były prowadzone na tych kierunkach, widzieliśmy to. Armia ukraińska w tym czasie, w mojej ocenie, dokonywała pewnych przegrupowań bezpośredniej styczności, tworząc
zgrupowania uderzeniowe na tych kierunkach. Do tego też miała przygotowane w tej bezpośredniej styczności odwody taktyczne, już przezbrojone w technikę zachodnią, tam Leopardy, tam Bradleye były i one uderzyły też, przechodząc właśnie z tych jednostek bezpośredniej styczności, ale nieco z głębi, czyli z odległości 20-30 kilometrów, przechodziły do tych działań ofensywnych. I teraz to miało uderzyć kiedy, według mojej oceny, to z tyłu. To miało być zasadnicze uderzenie. Kiedy ten pierwszy rzut na tych kierunkach, rozpoznając jednocześnie, przełamie tą obronę tego pierwszego pasa, czyli taktycznego, głównego, można powiedzieć, 20-25 kilometrów. Jest, będzie ta przestrzeń między pierwszym pasem obrony, a tym pasem zasadniczym już w głębi operacyjnym. Tak? Jest przestrzeń też 20 kilometrów i tam miało być wprowadzone. No ale skoro nie udało się przełamać tej obrony, to według mojej oceny w tej chwili następuje analiza dokładnie w sztabach Armii Ukraińskiej, co zrobić w tej sytuacji, czy właśnie przystąpić w tej chwili do tego zasadniczego uderzenia, dołamując tą obronę, która nie została przełamana na kierunkach, które uzyskano największe powodzenie, chociaż to powodzenie jest niewielkie, co to jest 10 czy 15 kilometrów się włamanie w głąb rosyjskiej obrony, tu szczególnie na kierunku Orichow i Tokmak, to jest bardzo istotny węzeł komunikacyjny, jeżeli popatrzymy, który wyprowadza później na Berdiańsk, Mariupol i Militopol, to są te kluczowe drogi istotne. Komunikacja też tam jest taką dosyć, można powiedzieć, cenną rzeczą czy potencjałem do działań ofensywnych, bo to nie ma tam za wiele dróg dobrej jakości, a jeszcze tyły są, jeszcze zaopatrzenie całe, logistyka i te drugie rzuty, bo trzeba widzieć zawsze to ugrupowanie wojsk, to jest w postaci takiego trójkąta, klina. Im patrzymy w głębi, to tam jest coraz więcej tego wszystkiego, tego sprzętu, tego wszystkiego, amunicji i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym to ostrzej wiadomo, że jest najmniej, można powiedzieć, tutaj w jakiś sposób widoczne, czy też nie widać tego potencjału. Inaczej mówiąc, i teraz trwa właśnie analiza, co zrobić. I w mojej ocenie w tej chwili te wojska, co są tam, walczą, oczywiście one nie, armia rosyjska nie pozwoli im, żeby one odpoczęły, żeby tam przeszły do obrony jakiejkolwiek. One tam pospiesznie się zatrzymały, gdzieś przycupnęły i też podlegają ciągłej destrukcji. I teraz to nie tak, że teraz ten front będzie utrzymany, tej, który jest. Może być tak, że zaplanowane wprowadzenie tego zasadniczego uderzenia już po jakimś czasie będzie nieaktualna ta rubież, ona się przesunie. A najważniejszą rzeczą przy wprowadzeniu z głębi takiego uderzenia jest stabilizacja frontu. Stabilizacja. Bo jeżeli nie, to się natkną znowu na coś, czego nie przewidziano wcześniej. I tu jest wiele ryzyk, bardzo poważnych. Dzisiaj po pierwsze to musi dojść do stabilizacji tego frontu. Tak? Jeżeli mam to uderzenie nastąpić. Dalej rozpoznanie tego kierunku, gdzie to uderzenie przyniesie sukces, a nie ten rzut ugrzęźnie znowu, tak? Tej przestrzeni taktyczno-operacyjnej. I trzecia rzecz, to co zrobić, żeby jak się takie uderzenie wykona, żeby odciąć, bo Rosjanie jak zobaczą, że taka nawałnica idzie, to po pierwsze mogą przygotować kontruderzenie ogniowe, czyli powstrzymać, stworzyć barierę antydostępową, żeby te z głębi rzut ten operacyjny, drugi rzut operacyjny, najważniejszy, nie wszedł do bitwy, jego zatrzymać. Tak? To trzeba się z tym liczyć, bo mają do tego lotnictwo, które może własnego terytorium działać, mają wojska rakietowe, mają artylerii sporo, w związku z tym. I tu jest to wszystko, trzeba zważyć. To jest bardzo ryzykowna decyzja, bardzo trudna. I to nie sztuka jest później rozpocząć, sztuka jest później kontynuować. I to jest główny problem, według mojej oceny, którym się dzisiaj zmaga intelektualnie naczelny dowódca i sztab Armii Ukraińskiej i tak dalej. Trzeba dokonać też rekonesansów, trzeba dokonać pewnych doprecyzowania zadań. To są skomplikowana procedura, to się tak z marszu tego nie uda, bez uprzedniej pewnej pracy przygotowawczej, kolejnej operacji wstępnej. Panie generale, bo to jest trochę tak, że widzimy, że oczywiście Ukraińcy idą do przodu, no ale to tempo nie jest takie, jak wszyscy oczekiwali, bo wszyscy spodziewali się, że
symbolicznym takim wymiarem będzie filmik, powiedzmy, na którym zobaczymy czołgi pędzące po stepie rozpędzonej, widzące gdzieś na tyły. Tymczasem widziałem dzisiaj w Defense 24 taki tytuł Ofensywa okopowa. No i symbolem tej wojny na razie staje się ten filmik, który wczoraj robił furorę, nie wiem czy pan widział, kiedy komandosi, specjalsi ukraińscy zabijają Rosjan ile tam jest, metr? Po prostu grzęźnie to wszystko w okopach, walczą o każdy okop. To chyba najlepiej pokazuje, co tam się dzieje. Tak, ale to jest tylko jakiś fragmencik. Wojnę nie ocenia się na podstawie taktyki. Nie ocenia się, to jest poważny błąd w tej naszej przestrzeni, wielu ekspertów popełnia. Strategia tylko się liczy, tak? Od polityki trzeba zacząć. Jakie są cele polityczne? Rosja, jakie się stawia, jakie Ukraińcy stawia? Bo armie realizują cele polityczne. One sobie nie walczą, tak? One muszą zrealizować zadania, które politycy im stawiają. I to jest, to od tego trzeba wychodzić. Dzisiaj armia rosyjska stawia sobie cel jaki? Nie denazyfikacji, nie demilitaryzacji, opanowania Kijowa, bo to niektórzy mówili, że na Kijów tam gdzieś będzie uderzenie i jeszcze coś. Nie. Rosja według narracji rosyjskiej. Trzeba po tamtej stronie stanąć, tak, żeby zrozumieć, o co Rosji chodzi. My nie zrozumiemy Rosji, jeżeli stoimy po naszej stronie, będziemy Rosję patrzeć od nas. Nigdy tego nie... I popełniamy w tej ocenie zasadnicze błędy. Kompletnie. Rosja to jest oczywiście stan umysłu, generałów, Putina, społeczeństwa. Można tutaj, ja mogę wykład zrobić jeszcze ze 3 godziny na ten temat, bo ja ich poznałem, tak? I to się, a myślenie się nie zmienia tak gwałtownie i szybko, tym bardziej, że to jest, ten stan umysłu jest ugruntowany od carów, tak? Poprzez Związek Sowiecki i dzisiaj putinowską Rosję. Bo strategia rosyjska, polityka imperialna, strategia rosyjska zbudowane są na ideologii. Tam nie ma uwarunkowań historycznych, geograficznych, społecznych, jakieś tam szlaki komunikacyjne, jakieś bogactwa Rosji nie interesowały. Kompletnie Rosja zupełnie inaczej podchodzi do tej sprawy, o swojej misji, o swojej, że tutaj ona ma odegrać zbawienną rolę wobec społeczeństw tego świata, tak, czy sąsiadów, który sąsiaduje. Rosja nie kolonizowała nikogo. Rosja powiększała swoje terytorium kosztem swoich sąsiadów, strefą wpływów i tak dalej. Główno też by tu mówić. I Rosja se stawia cel jaki dzisiaj? Obrony swego terytorium przed agresją Zachodu. Taka jest narracja rosyjska. I obrona, bo te tereny, które Rosja okupuje, obwód Ługański, Doniecki, Zaporoski, Chersoński zostały uznane za integralną część Rosji. Koniec, kropka. Możemy się z tym nie zgadzać, możemy to kpić, ale tak to jest. I jest wojna ojczyźniana. Rosja walczy z Zachodem. Według narracji rosyjskiej Ukraina już tą wojnę przegrała, armia ukraińska przegrała. To jest teraz, dzisiaj Rosja odpiera agresję Zachodu. I trzeba ten Zachód zatrzymać za wszelką siłę. Wszystko podporządkowane jest tej wojnie. Cały potencjał gospodarczy Rosji dzisiaj pracuje 24 godziny na dobę na rzecz frontu. Tak, wszystko dla frontu. Kiedyś znamy to z czasów II wojny światowej, wojny ojczyźnianej, jak oni to nazywali. A sami ją rozpętali razem z niemieckimi agresorami. Przecież to nie Niemcy rozpętali II wojnę światową, ale Rosja. Razem rozpętali tą II wojnę światową. I tak samo winę ponoszą za jej rozpętanie, jak każdy tutaj Niemiec czy każdy wtedy Rosjanin. Panie generale, tylko podpytam. Inaczej mówiąc, no i teraz i tu trzeba widzieć tą obronę. I armia rosyjska będzie robić wszystko, żeby utrzymać. A może to utrzymać w jaki sposób? Wykrwawiając właśnie, nie, nawet puszczając tam jakichś na określonych kierunkach w obronę po to, żeby ją tam później, te grupowania uderzeniowe okrążać, pobijać, kontratakować, mając do tego określone siły, a ukraińska armia nie ma tego, co jest najistotniejsze w działaniach ofensywnych. Artylerii, amunicji, lotnictwa. Tego, tych atrybutów nie ma i artylerii rakietowej dalekiego zasięgu. To nie wygrywa się dzisiaj tak wojny. Strefy antydostępowe, odcinające, to jest zasada sztuki wojennej przez święta przy kontrofensywie. I co jeszcze przy kontrofensywie jest istotne? To jest stworzenie drugiego frontu na zapleczu. Rosjanie, wiedząc o tym, że Ukrainie to może się zdarzyć, to co zrobili? Doprowadzili do eksterminacji narodu ukraińskiego, tych części okupowanych, wywieźli ile Ukraińców w głąb Rosji, ile? To nam umknęło jakoś, nie monitorowaliśmy tego.
to społeczeństwo zostało osłabione. Tam już tylko jest aparatczycy, tam no, oczywiście jest ten, co jest zaangażowany tylko w wojnie, tak? A na dobrą sprawę, ci, co by mogli stworzyć jakiś opór, ci, co by mogli podjąć walkę, jakieś zgrupowania partyzanckie w większej skali, bo to, co sobie dzieje się tam, to są grupy tylko rozpoznawcze, dywersyjne o bardzo małej skali. To powstanie też na terenie Rosji, według mojej oceny, było przedwczesne. To też jakiś jest moim zdaniem, nie, coś tu nie wyszło. Ono powinno być rozpocząć razem z kontrofensywą, dlatego wtedy by ono odniosło swój efekt jaki? Operacyjny, bo zakłócałoby to właśnie zasilanie armii ukraińskiej, rosyjskiej, walczącej na terenie Ukrainy z terytorium Rosji, gdzie Rosja jest bezkarna. I co jeszcze Rosja, jaki ma cel polityczny, żeby jasno postawić? I armia rosyjska realizuje wyniszczanie narodu ukraińskiego, potencjału, oczywiście wcześniej stworzenie beznadziejnie, stworzenie warunków do nieodbudowy Ukrainy, uderzając w przestrzeni powietrzno-rakietowej, wyniszczając potencjał, dokonując właśnie bombardowań, dokonując uderzeń rakietowych, dronowych. Dzisiaj w nocy znowu było tak, żeby nie dać stabilizacji, bo życie ukraińskiego, Ukraińca i ukraińskiego społeczeństwa jest między miejscem pracy a schronem, między domem a schronem. Ile tak można? To jest złamanie woli ducha narodu ukraińskiego, żeby wspierać tą wojnę, żeby walczyć, bo to jest fundament obrony państwa. Trzeba oceniać te społeczeństwo zawsze, jedno i drugie oczywiście. Rosyjskie społeczeństwo zostało wciągnięte w wojnę poprzez mobilizację i poprzez dzisiaj co się dzieje w Rosji? Masowy pobór. Jest 740 tysięcy zarejestrowanych poborowych już w pierwszym kwartale. Rosja do końca roku zaplanuje z ich zarejestrować blisko 3 miliony. Z tego w marcu już wcielono 140 tysięcy. I Putin nie musi już mobilizacji przeprowadzać, dlatego on mówi, że nie, mobilizacji już nie musimy prowadzić. Będzie poborowy skierowany na front, tak? Czyli armia jest poboru, masowa. Panie generale, ja mam pytanie takie, bo strasznie zaintrygowało mnie to, co pan powiedział i to fajnie pan przedstawił, jakie są cele polityczne Rosji. Natomiast jeżeli mamy zaczynać analizę spraw militarnych od polityki, to może, skoro jest szczyt w Wilnie NATO 11-12 lipca, to Zełenski chciał się popisać, chciał coś pokazać, coś położyć na stole przed tym szczytem i się pospieszył z tą nieszczęsną ofensywą. Może nie byli gotowi. Panie redaktorze, dobrze pan czyta. Oczywiście, że tak. Tu presje były polityczne, tu presje także czasu, bo czas pracuje na korzyść Rosji. Nie ukrywajmy, czas pracuje na... Putin zainteresowany nie jest, że tą wojnę zakończyć. On jest zainteresowany jedno, żeby zatrzymać tą armię ukraińską, właśnie złamać kontrofensywę, bo pytanie jest takie, a co będzie, jak ta kontrofensywa zostanie złamana? Nie zatrzyma się to. Armia ukraińska kiedy będzie gotowa do ruszenia z ponową ofensywą? Za rok? A zasoby? A zasoby gdzie są? Na zachodzie, tak? Społeczeństwa zachodnie to odbiorą tak, no dobrze. No jak tutaj dajemy, a oni oczekiwania takie były, a my sami rozbudzamy to też w naszej przestrzeni medialnej, politycy, eksperci, już. I co się stanie, jak to nie będzie już i trzeba ponosić będzie dalej koszty? Co dzisiaj mówi kanclerz Scholz? Czy musimy się przygotować do długotrwałej wojny, tak? Tak. I na NATO właśnie ta presja, i tu pan redaktor dotknął bardzo interesującego problemu właśnie, wydarzenia polityczne, polityka. Bo w tej przestrzeni nie tylko Ukraina ma swoje cele polityczne, Stany Zjednoczone, Niemcy, Francja. Nie ma tak, że tu jest jednolita jakby spojrzenie na tą przestrzeń. Każdy coś chce ugrać, nie przegrać, a chce wygrać. Tak, Chiny nie dołączyły do tej wojny póki co, bo Chiny czekają na koniec, na ten moment, w którym się trzeba dołączyć, żeby maksymalnie skorzystać, kiedy będzie sprawa już rozstrzygająca, tak? No jest tak na marginesie. I ten szczyt NATO, zbliżający się lipiec, właśnie to była presja polityczna. W mojej ocenie tam doszło do jakiegoś zgrzytu, no bo Załużny w pewnym momencie zniknął z przestrzeni medialnej. Coś tam się zadziało. Wojskowi nie sądzę, że byli awanturnikami. To są światli ludzie. Ja bardzo cenię generała Załużnego. To jest młody człowiek, ale to co widzę, jak on to wszystko robi, tymi skromnymi siłami przecież. Zdany całkowicie na Zachód, jeżeli chodzi o technikę,
ma tylko ludzi swoich i ma swoich generałów. Co prawda generał syrski to nie jest przecież Ukrainiec, no ależ tak na marginesie. Tak. Także to są ludzie, którzy czują i wiedzą, co to są za dranie, co to za łajdacy, ci są Rosjanie, tak? Że tu nie ma żartów i on o tym mówi. Oni znają cenę swojego zwycięstwa i cenę, którą trzeba zapłacić, ale nie mają często czym, żeby ta cena nie była tak duża, szczególnie w czym, co jest istotne, człowiek. My nie oceniamy człowieka, też my w tej przestrzeni skupiamy się na przednim skraju, na czołgach, samolotach, to wszystko jest bałwochwalstwo techniki nad człowiekiem, ale przecież człowiek to jest decydująca wartość, a człowiek co? Jest najbardziej ulotny. Dzisiaj jest, jutro go nie ma, technika zostaje. Załodzie czołgu mamy czterech, tak? Jednego zabraknie i ten czołg, no jeszcze może coś tam. Może działonowy się od miejsca ładowniczego ładować i nie musi, ale dowódca musi usiąść wtedy za przyrządami celowniczymi i wykonywać ogień. A ile taka załoga wytrzyma? To nie jak w samolocie, tak powinno być. Ja nie wiem, czy tak jest u nas chociażby, że na jeden samolot powinno być trzech pilotów, tak? Bo jeden jest w powietrzu, drugi odpoczywa, drugi oddyżeruje, trzeci odpoczywa. Czołgu nie ma zamienników. Ale proszę zobaczyć, 9 dni dzisiaj załogi czołgu w takiej pozycji. Każdy też jest biologia, tak? Potrzeby fizjologiczne i tak dalej. Weźmy to wszystko, zważmy. To w okopie pan redaktor widział tych, tak, to jest, widzimy, że to doszło do walki kontaktowej, czyli artyleria nie odrobiła swojej roboty. Tego nie powinno być. Ludzi, tam technika rosyjska powinno, ziemia, wie pan, po ogniu artylerii powinno zostać? Ziemia się powinna zagotować, tam wszyscy powinni spłonąć. Ludzie, a technika zostaje, no tam by stała. A tego nie było, jak nie ma, to wszystko wpada właśnie w łapy tych, którzy tam siedzą w obronie. Jakby oni byli słabi, zdemoralizowani, ale oni mają za sobą teraz często karabiny swoich kolegów tych ze śmierszy, tak? I to nie będą uciekać, tak? Bo tu i tak dalej. Są wiele jest tu dylematów. Słowem, pole walki to jest bardziej skomplikowany mechanizm i trzeba na to patrzeć wielopłaszczyznowo, wieloaspektowo i wtedy wychodzi nam prawdziwy obraz, bo my często, właśnie to co pan redaktor, oczekiwania nasze były, zostały rozbudzone, my kibicujemy często, ja nie ukrywam, że od początku tej wojny zawsze staram się ciągnąć za nogi na ziemię stawiać i mówić nie, tak się nie patrzy na wojnę, nie uprawiajmy tutaj wolontaryzmu, nie idźmy na skróty, wszystko ważmy słowa, a szczególnie byli wojskowi muszą ważyć słowa, bo oni te słowa coś znaczą. Muszą brać odpowiedzialność za słowo. Dlatego też ja apeluję, ja kibicuję, ja jestem zachwycony postawą ukraińskich dowódców. Jestem zachwycony, naprawdę. To jest dzisiaj armia najlepsza na świecie. Druga to jest armia rosyjska. Nie zapominajmy, ona też wyciąga wnioski. My często uważamy, że oni zostali na tym etapie, jak rozpoczęli wojnę. Nie, to jest zupełnie też inna armia jest. No właśnie, miałem o to zapytać. Panie generale, tak. Bo ja miałem trochę takie wrażenie, że niestety część obserwatorów i internautów czekała, uważała, że moment rozpoczęcia ofensywy jest tożsamy z wielkim zwycięstwem Ukrainy. Czy to nie jest trochę tak, że Rosjanie też się uczą, że Rosjanie, w ogóle łatwiej jest się bronić, a Rosjanie są nieźli w obronie i zlekceważono może trochę tych Rosjan, spodziewano się nie wiadomo czego, a wygląda na to, że radzą sobie lepiej przynajmniej niż wielu ludzi oczekiwało. Bo panie redaktorze, jeszcze jasne też o obronie. W obronie oprócz inżynierii rozbudowy, to jest człowiek, oczywiście technika, inżynieria rozbudowa, pola minowe, system ognia. Czy u nas ktoś analizuje system ognia, czy w ogóle wie, co to znaczy system ognia w obronie? On jest powiązany z rozbudową inżynieryjną i z kierunkami operacyjnymi, który przeciwnika się spodziewa. Czyli wszystkie systemy walki, środki przeciwpancerne, artyleria, lotnictwo, drony, śmigłowce mają określone zadania. Jest zorganizowane współdziałanie w czasie i przestrzeni. Jeżeli się w tym kierunku pojawią czołgi, to my robimy to.
I tak każdy tam ma zadanie. Te kierunki są wstrzelane. Dlaczego artyleria rosyjska cały czas prowadziła ogień w tej obronie? Bo ona jednocześnie ostrzeliwała te odległości, żeby te dane wszystkie już wszystko skorygować i ona nie musi walczyć, zaskakiwać coś. Ona ma to wszystko gotowe. To wszystko jest zgrane, odćwiczone. Tam oni cały czas wykonując te zadania przez od października ćwiczyli. Armia ukraińska nie miała tej możliwości, bo ona nie wejdzie, tak? I przed nim skrajem będzie tam sobie ćwiczyć, jak atakować, którędy. To jest ta przewaga. To jest ta przewaga. Poza tym oczyścili to swoje terytorium okupowane z tych, którzy mogli tam wewnętrznie im zagrażać, żeby tworzyć drugi front czy na tyłach. Czyli inaczej mówiąc, tak, armia rosyjska się nauczyła, w obronie miała czas, żeby się przygotować. Ja apelowałem, że nie można czekać tak długo. Ukraińska ofensywa powinna się rozpocząć zdecydowanie wcześniej. Oczywiście teren, grunt, to czołgi nie fruwają, transportery też nie i tak dalej. To wszystko trzeba brać pod uwagę. I wtedy nam się wychodzi wypracowanie decyzji i co trzeba zrobić w tej sytuacji, jak zadziałać, jaki mechanizm zastosować, na pewno nie metodą ścierania rosyjskiej obrony. Tak tu słyszę, to mi się bardzo nie podoba, to jest taktyka, która nie widać w niej strategii. Ja nie widzę strategii w tej taktyce. To jest taktyka. Niektórzy mówią taktyka salami, czyli nie blitzkrieg, tylko odcinamy po kawałeczku. Tylko ile to będzie trwało, zanim oni to odbiją, rok? Otóż to jest raz. A po drugie, wykrywać się będzie armia ukraińska. Amunicja się będzie wyczerpywać. Zapadają dopiero decyzje o zwiększeniu produkcji. W Stanach Zjednoczonych miesięcznie produkowano 20 tysięcy pocisków artyleryjskich. Tak? A armia ukraińska miesięcznie potrzebuje zużyć dzisiaj 30 tysięcy. Przepraszam, dziennie 30 tysięcy. Czyli tak? Trzeba szybko po prostu. To jednak nie, czas rzeczywiście działa na... Musi. To nie może być na zakładkę. W działaniach nie ma bojowych, coś może czekać. Ciągłość w działaniach ofensywnych czy kontrofensywnych sztuką jest, to jest sztuka wojenna znowu. Jeszcze raz apeluję, kłaniajmy się sztuce wojennej. Ciągłość działań i ciągłość dostaw, wsparcia logistycznego, części zamiennych, amunicji, wszystkiego. Jeszcze służby medyczne, jeszcze są ranni. Tych ludzi trzeba w pierwszej kolejności ratować, bo oni muszą wracać na front po wyleczeniu. To jest wszystko. Technika też jest tak, panie redaktorze, że na końcu wojny będzie więcej czołgów niż było na początku. I tak było zawsze, bo te uszkodzone naprawia się, wracając potem do szyku. No tak to jest, taki paradoks, ale tak to jest. I trzeba o tym wiedzieć. W związku z tym wszystko jest na zachodzie, wszystko. A decyzje dzisiaj zapadły i nie widać jeszcze, żeby zrealizować. Jeszcze jest tutaj strategiczna koordynacja i synchronizacja. Kto się tym zajmuje? To nie naczelny wóz tym koordynuje, tylko na zachodzie. Mówię o tym całym wsparciu. Oni muszą to dostarczyć zgodnie z jego zamiarem strategicznym. Przecież on ma plan w ręku. Oni nie wiedzą często, ale on składa zapotrzebowanie. I trzeba to dotrzeć, musi to do niego na czas. Załóżny, ja go podziwiam. Naprawdę. Przecież to człowiek ma ogromny ciężar, na nim spoczywa to za tak, to wszystko, co się dzieje. No tak, a musi grać kartami. Dokładnie, a nie jest sam, panie redaktorze. Tak, no. Musi grać tymi kartami, które tam mu rozdają, które mu dają do ręki. My mówili, atakuj, bo na szczyt NATO jest, się zbliża, musimy mieć sukces, tak? No zaatakował, no, był pod ścianą. Wybrał taki wariant, zamiast uderzyć tą siłą, co jest z tyłu ma, to wybrał z bezpośredniej styczności, tak? A dopiero zobaczy, co się dzieje. No. Panie generale, myślę, że dwie słabości ukraińskiej armii, o których pan powiedział. Jedna to myślę, że pan świetnie wytłumaczył, czyli brakuje artylerii, która by zrobiła wał ogniowy, wszystko zagotowała i byłoby autostrada dla czołgów. To jest jasne. Tak jest, dosłownie. Natomiast oni muszą w też dynamice wsparcie, to nie artyleria kończy na tym, że przygotowała i nie. Dalej przystępuje do wsparcia nacierających wojsk poprzez ogień, który kładzie, czy tam wał ogniowy, czy też zaporowy ogień. No to różne są tutaj, w zależności od sytuacji. Tak, żeby w dalszym ciągu te środki niedobite obezwładniać.
Natomiast tak, i to jest znakomicie wytłumaczone. Natomiast druga sprawa, którą pan tylko napomknął, a mi się wydaje, że trzeba chwilę o niej pomówić, mam na myśli brak lotnictwa. To jest to, o czym mówiono od dłuższego czasu. Ukraińcy domagali się tych F-16, dostali tylko trochę migów, między innymi, czy też głównie z Polski. Natomiast w pierwszym dniu ofensywy, czy w drugim, najbardziej spektakularnym aspektem było rozniszczenie tych nieszczęsnych Bradleyów i Leopardów, które próbowały właśnie się przebijać przez te, czy też dojść w ogóle do tych rosyjskich pozycji. Polaminowe, uwaga. Tak, ale jeden z czołgistów powiedział mi właśnie, że najlepszym przyjacielem czołgu jest osłona z góry, czyli samolot. I zabrakło chyba po prostu samolotów nad tymi czołgami. To jest słabość Ukrainy, że nie ma po prostu potężnego lotnictwa, które mogłoby wesprzeć te działania ofensywne. Tak, no czołgisty, ja jestem sam czołgistą, to wiem, jakie są szczycia czołgistów, ale byłem czołgistą, nie byłem malowanym, to siedziałem w czołgu i jako dowódca plutonu, kompanii i pułku i tak dalej, bo dowodziłem jednostkami pancernymi czy dywizji. Tak. A jaki to był czołg, panie generale, przepraszam? No to były czołgi, ja jeszcze zaczynałem w T-54, później były T-55, później były T-72, bo pierwszy wojsku polskim wprowadzałem w 8 pułku czołgu, dzisiaj 34. Brygada Pancerna w żeganiu te czołgi. Kiedy? W 79. roku, panie redaktorze. To był 79 rok. I dowodziłem pułkiem 5 lat i odćwiczany byłem masę od żegania do Drawska na kołach i z powrotem. Cały pułk, pełnokrwisty. 90 czołgów miałem w szyku. Także dzisiaj armia ukraińska by chciała mieć tyle czołgów. Także, było to fajne. Byłem młodym człowiekiem, miałem 32 lata, było w związku z tym się sporo zmagań. No ale to tak, na marginesie. Natomiast... lotnictwo. Oczywiście, tak. Przecież tylko, że czołgi, lotnictwo nie służy do tego, żeby wisiało nad czołgami w powietrzu. Tylko po pierwsze, one ma obezwładniać lotnictwo. Najlepiej na lotniskach, wyrzutnie rakietowe na stanowiskach startowych i tak dalej. To ma obezwładniać i z drugiej strony ma odcinać dostęp właśnie odwodów, czyli to, co powiedzieliśmy, że tego zasilania nie było, że ten czołgista za chwilę nie zobaczył rozwijające się do natarcia batalion rosyjskich czołgów, a jest tutaj kompania tylko, tak? I uderza go w skrzydło. No to do tego lotnictwo też między innymi, żeby wzbroniło podejście i artyleria później dopiero, tak? Więc to cały mechanizm jest. Tak, lotnictwo jest potrzebne, ale i drony są tutaj potrzebne, i śmigłowce. Każdy ma określone miejsce na tym polu bitwy do wykonania, jeżeli dobrze jest zorganizowane współdziałanie. W określonym czasie to wszystko się pojawia, uderza, odstępuje, nie wisi cały czas i tak dalej. To jest ważne, ale z drugiej strony, jak żołnierz widzi samolot nad głową, to co jest? Psychologia. Właśnie, on słyszy ten samolot, widzi i tak dalej. Jeszcze jak dobrze jakiś samolot wroga na jego oczach spada, tak? To jest, to buduje tą przewagę też, tą duchową, moralną, tak? Zagrzewa do walki. To jest tak ważne, że moi koledzy są tutaj też w tej przestrzeni i królują. Że nie widzę tych tylko z gwiazdami czy jakimiś tam samolotami, tylko widzę nasze samoloty, tak? To jest ważne i żeby to wiedzieć i to czuć i to rozumieć. Natomiast istotną sprawą jest tutaj właśnie też i działanie, panie redaktorze, trzeba wiedzieć, że tu jest jakby zwrotny mechanizm. Często o tym tego nikt nie podkreśla. Otóż obrona przeciwlotnicza odgrywa tu istotną rolę także dla lotnictwa. Ona wyrąbuje w tej przestrzeni, jak jest dobrze zorganizowana, krótkiego zasięgu, czyli zestrzeliwuje te samoloty, śmigłowce i stwarza w tej przestrzeni działania też dla lotnictwa własnego. Wyrąbane są korytarze i może być czasem przewaga, równowaga w powietrzu lub lokalna, ale jest nasycenie tych środków przeciwlotniczych i ta obrona jest dobrze zorganizowana, czego ja tu nie widzę za bardzo, tych działań, nie ukrywam, nie widzę tego. No, przepraszam, mały sukces osiągnęli, zestrzelili aligatora, czy nawet kilka Rosjan. No zgoda, także tego. No to jest na 9 dni... To nie można powiedzieć, że to jest wielki sukces. Na początku wojny pan redaktor pamięta, ile tych śmigłowców legło w gruzach. Nawet doszliśmy niektórzy eksperci do wniosku, że śmigłowce straciły rację bytu na polu bitwy. Także nie, to już jakaś aberracja. Śmigłowce, drony są, lotnictwo, a śmigłowce już nie da rady. Bo tak sprawnie działały systemy przeciwlotnicze w obronie. No nasze pioruny, panie generale. No nasze pioruny właśnie i tak dalej. Jeszcze nawet tam jakieś Kuby, osy były, ale też i systemy amerykańskie i tak dalej. Także to jest wszystko ważne. W związku z tym, tak, to wszystko jest ważne i samoloty mają odgrywać rolę bardzo ważną. Nie można bez samolotów dzisiaj wygrać wojny, bo ta wojna toczy się w
tak powiedzieliśmy, w wielu domenach, a kontrofensywa jest operacją połączoną. Lądowo, powietrzno, morsko. Nie zapominajmy na morzu, co się tam dzieje, tak? Tam Ukraińcy też nie mają czym, tak? Jakieś próby były, dronów tych takich wodnych atakowano, lotniskowcy mieli sukcesy, ale flota czarnomorska rosyjska jest prawie nietknięta. To samo siły powietrzne są nietknięte. Wojska rakietowe tym bardziej rosyjskie są bezkarne. Tyły cierpią rosyjskie, ale Rosjanie mają zasoby. Dla nich wysadzenie w powietrze czy zbombardowanie jakichś składów paliw to jest po prostu jakiś prysz, tak. Panie generale, to tylko gorzka uwaga pod adresem zachodnich sojuszników. No, wojna zaraz będzie trwała 500 dni. Wiadomo było, że prędzej czy później Ukraina będzie musiała przejść do kontrataku. Nie dano samolotów, zachodnie kraje bały się, że to będzie jakiś krok eskalacyjny w stosunkach z Rosją. Myślę, że z perspektywy Ukrainy był to oczywiście fatalny błąd. Panie generale, jeszcze mam ostatnie pytanie do ofensywy. Ale jeszcze jedno, to pan dotyka bardzo, no też pan świetnie czyta, no wie pan, widzę, że pan bardzo, bardzo uważnie śledzi moją wypowiedź, wyłapuje pan istotne elementy, gratuluję, nie każdy to potrafi, to niech pan się z tego powodu też nie pada dumę. To moja robota, ale, panie generale. No. Tak, ale czujny jest, dobrze pan to wyłapuje. Otóż nie, to jest Zachód chce zauważyć, może nieskromnie, i chciałbym, żeby to nie zostało tak odebrane. Ja mam prawo, już mam swoje lata i tą obserwuję. Zachód się też tej wojny uczy i Zachód się boi Rosji. To są dwa rzeczy, które paraliżują proces decyzyjny polityków i także wojskowych, którzy bardzo powinni napierać na polityków. Szczególna także jest w tym rola nasza. My powinniśmy bardziej się zajmować presją na Zachód, na ich podejmowanie decyzji. Mówię o wymiarze politycznym, a także wojskowym w NATO. Tam powinna być większa presja, larum podnoszone, a nie zadowalanie się tym, że ukraińska armia walczy dzielnie i że to, że tamto i tak dalej. Żebyśmy mniej zwracali uwagę na sukcesy armii ukraińskiej, które są ważne, o to podkreślali. Ale żebyśmy na tej podstawie nie budowali swojego działania czy stanowiska wobec Zachodu. To musi być presja, to musi być, bo w naszym interesie jest, że armia ukraińska wygrała, bo to jest naprawdę nasza racja stanu. I tu trzeba skupiać wszystkie wysiłki polityczne, wojskowe, medialne. Tam cały czas bić jak bęben. Panowie, boicie się. Jesteście po prostu tchórzami. Jesteście tchórzami. Tchórze, nie można walczyć z Rosją, będąc tchórzem. Trzeba to jasno powiedzieć. Tu trzeba jasne stanowiska. Polityka jest polityką, ale w zaciszy gabinetu, nie można to powiedzieć publicznie, ale to trzeba o tym mówić każdemu i nie przyjmować pozycji, że ich słuchamy. Generał Załużny jest profesorem. Nie żaden generał amerykański, nie niemiecki, tym bardziej, nie hiszpański, nie portugalski. On wie, czego potrzebuje w tej wojnie. Jemu trzeba dawać to na czas, z wyprzedzeniem, żeby on miał czym walczyć. Bo bezsilność, kiedy wie się, jak pobijać tego bandytę czy agresora, a nie ma się czym, jest najgorszą rzeczą u żołnierza. Taki stan, kiedy on wie, kiedy on może, ale nie ma czym. Także to są bardzo ważne sprawy i trzeba to podejmować. Panie generale, zanim przejdziemy do podsumowania rozmowy i puenty, to jedna ciekawostka. Zaintrygowało mnie, kiedy pan powiedział, że zaczynał pan na czołgach T-54. Wczoraj wielka sensacja, pokazano filmik, na którym czołg T-54 rosyjski, zdalnie sterowany, wyładowany, drodzy państwo, trotylem, podjeżdża pod linie ukraińskie, ktoś strzela z RPG i następuje coś, co wygląda jak mała eksplozja atomowa niemalże. Proszę powiedzieć, czy to jest akt desperacji ze strony rosyjskich czołgistów, czy wprost przeciwnie, może dowód, że są innowacyjni i potrafią sobie radzić na polu bitwy? No jest właśnie, tutaj znowu jest rosyjskie myślenie, bo to trzeba od tego zacząć. Tam się, to co oni wycofali z uzbrojenia, to nie utylizowali. Myśmy w latach 90. pamiętam, bo myśmy masę czołgów wycofali, byliśmy potęgą przecież. Ja sam w dywizji miałem 360 czołgów, w dywizji 5. pancernej 360 czołgów. I w szyku to wszystko było, to grało jak jaj do zegarku, tak?
No i dywizja rozwinięta, pełno pisał. Generał Samol u mnie służył, generał Mika, no to ja mogę wymienić tych generałów, którzy się byli pod moją komendą. Wspaniali dowódcy zresztą, szczebla taktycznego i tak dalej. Także rozwijali się, bo było ćwiczeń masę, bo ćwiczenia kształtują wyobraźnię i tą wiedzę właśnie, bo żaden generał, żaden dowódca nie miał kontaktu z taką wojną 45 roku, a więc kto dzisiaj? Ukraińcy tylko i Rosjanie, tak? A więc wszyscy od nich się musimy uczyć, a nie mówić, że oni się mają od nas uczyć. No to jakaś aberracja i tak dalej. I trzeba ich słuchać, i trzeba ich pomagać, trzeba ich wspierać, bo oni wiedzą, co trzeba robić. No i właśnie tutaj te czołgi. Myśmy niszczyli te czołgi. Kule, żeśmy, panie redaktorze, taką kulę, żeśmy wieżę wymyślili, na ten czołg spadała z góry, na kęsy go rozbijała i do huty. A oni co? Magazynują. Oni magazynują. I teraz... oczywiście będą to wykorzystywać, bo to jest wykorzystywanie. Myśmy myśleli też zbudowania takich punktów ogniowych na przykład wzdłuż wybrzeża, wykorzystując wieże czołgów T-55. Było miliony sztuk amunicji mieliśmy. Też utylizowaliśmy. Oczywiście bardzo poprawni jesteśmy. My bardzo jesteśmy poprawni, jeżeli o rozbrajaniu. Czesi to inaczej robili, Węgrzy i tak dalej. My tu jesteśmy według zgodnie z prawem, wszystko nie sprzedawaliśmy. Oni natomiast to magazynują. Oni teraz to myślą, jak to wykorzystać, ten nawet złom, żeby on był niespodzianką, bo to jest niespodzianka, to jest zaskoczenie też element. Bo teraz co się dzieje, panie redaktorze? Jak zobaczą Ukraińcy każdy czołg, będą mówić, no chyba to jest to samo, tak? A może być już nie to samo. Więc to są te elementy, prawda? Dezorientacji. Na polu walki wszystko jest ważne. Nawet ta babcia... słoikiem, która zrzuciła drona, tak? Czy gdzieś tam słoikiem ogórków. Dokładnie, czy otruła grzybami trującymi rosyjskiego żołnierza. To jest wszystko ważne, to jest wojna, ludzie. To jest świadomość, to jest też żołnierz, jak się dowiaduje, że babcia rzuciła słoikiem i z drona, no to on, no to co on robi? To jest raz się uśmiecha tak jak pan, tak jak ja i walczy bardziej. I mówi sobie, że nie mogę być gorszy niż ta babcia, też muszę zestrzelić drona. No właśnie. Panie generale. Dwa ostatnie pytania. Pierwsze. Ewidentnie powiedział pan, że spośród tych wszystkich kierunków natarcia w zasadzie powinni Ukraińcy wybrać jeden, który według pana jest najbardziej obiecujący, gdzie należy szukać sukcesu. Czy to powinien być Donbas, czy to powinno być Zaporoże i marsz w stronę Morza Azowskiego? Gdzie Rosjanie są słabsi? To oczywiście Rosjanie w tym całym pasie skupili, mówię, główny wysiłek, w obronie się skupia główny wysiłek strategiczny między Zaporożem a Donieckiem. Tu skupili główny wysiłek na tej przestrzeni. Najbardziej dogodny oczywiście był kierunek południowy tutaj od Chersonia, ale teren tam był niedogodny i oni to zalali. To nie przypadek, to wszystko. I przerzucili te siły tam. Oczywiście trzeba im potencjał zostawić dyżurny, można powiedzieć, który obserwuje tą całą przestrzeń. Część sił gdzieś tam z tyłu. Ale przysili w głębi, żeby pogłębić tą obronę, wzmocnili, ale względu na komunikację, na teren, ale też i przestrzeń. Tam jest mało miejscowości takich, bo to jest step. Czyli Rosjanie nie będą, bo oni są mistrzami, mówiąc w cudzysłowie, obroniąc miejscowości, organizując obronę w oparciu o miejscowości. Tego nie ma. Jest otwarta przestrzeń. W związku z tym tam jest uderzenie, ale to z kolei wymaga dużej ilości artylerii i amunicji, bo to jest otwarty teren. To nie jest pokryty, tak u nas, gdzieś na Mazurach. W związku z tym tam wojska muszą być osłonięte, bo one są widoczne jak na patelni tym armii rosyjskiej. W związku z tym tutaj trzeba zastosować wiele rozwiązań o charakterze takiej sztuki wojennej, które by stworzyły warunki do działania. I to jest tak najbardziej korzystny właśnie na Tokmak, bo to jest węzeł i tam rozcinający to ugrupowanie armii rosyjskiej, bo nie ma innego wyjścia, tu nie ma innego w tej sytuacji. Atakowanie Donbasu, gdzie tam obrona jest oparta o miejscowości, o tym właśnie też okopy stare, które Ukraińcy notabene wykonali. Przecież to jest też tam masę pracy oni wykonali, które Rosjanie teraz dzisiaj wykorzystają to i czyli, tak dalej. Czyli gdyby pan dowodził, to przecinałby pan ten tak. Korytarz Krym-Rostów, tak? Bezwzględnie. To jest, z drugiej strony trzeba myśleć o tym, o Morzu Azowskim też, tam trzeba się do tego przygotować. Odpowiednie muszą być działania przeciwdesantowe tam i działania przygotowane już do działań, bo Rosjanie z tamtego kierunku mogą też od strony morza uderzyć. Oni mają
przewagę tu przecież i tak dalej. Więc tutaj jest wiele rzeczy, które trzeba uwzględnić, ale to jest najbardziej korzystne. Nie ma innego wyboru. Nie ma wyboru. To jest tak, ja z tym góralem, który szedł do wojska, miał dwa wyjścia, a tutaj nie ma. Tu jest jedno wyjście praktycznie rysujące się, może pójść do wojska lub nie. Natomiast tutaj nie ma wyboru. To jest, jeżeli ofensywa jest prowadzona, to już nieprzypadkowo tam widzę, że ten główny wysiłek jakby rysuje się na właśnie tutaj od Orychowa w kierunku Tokmaku i tak dalej. Myślę, że o miejscowości Tokmak, panie generale, się nieraz usłyszymy. Puenta rozmowy. Jak to się wszystko skończy? Jakie jest pana przewidywanie? Czy ugrzęźnie, czy jednak sukces strony ukraińskiej? Nie wiem, jak jest, to będzie zależało od stanu tych właśnie odwodów, tych rezerw, czy tych strategicznych operacji, jakie one są w stanie. Według mojej oceny są jeszcze nie zapięte na ostatni guzik. Brakuje tutaj amunicji odpowiedniej ilości, artylerii też. To, co powiedziałem, 1200 sztuk, tak? A tam jest ile? No może z tego 60%, 70% niedostatek jest artylerii. I jeszcze jedno, panie redaktorze, że trzeba mieć też zgromadzony dodatkową technikę, która jest nieobsadzona albo obsadzona, która uzupełni straty tych wojsk, które dzisiaj walczą. Bo jak wejdzie ten rzut operacyjny do bitwy, do tej kontrofensywy zasadniczej, to będzie wycofywane do tworzenia gotowości bojowej zdolności. Trzeba mieć ludzi, technikę, amunicję i to stawiać na nogi szybko, bo za chwilę trzeba będzie znowu wprowadzać w to miejsce tych wojsk, które walczą. Tak? I też przezbroić może, bo te wojska w styczności jeszcze nie zostały przezbrojone w technikę zachodnią. I to spowoduje, że ta wojna w tym roku się nie zakończy. Nie zakończy się niestety. Chyba że zapadną decyzje polityczne, bo to jest właśnie sprawa kluczowa, bo politycy decydują o nie pole walki, że wojnę kończymy i zamrażamy, na czym Rosji bardzo zależy. I do tego właśnie Rosja zmierza. Zamrozi na tej rubieży. Tak? I kończymy na tym wojnę i decydujemy wbrew woli ukraińskiego narodu, wbrew woli polityków ukraińskich, że część ta Rosja odłupuje, tak, i staje się to już w zarządzie Rosji, uznany w ubiegłym roku za integralną część, a to by była tragedia. A trzeba zauważyć, w przestrzeni tej politycznej, intelektualnej Zachodu, pojałtańskie myślenie, ono nie zgasło, ono nadal istnieje. O tym pisał świetnie nasz doskonały dowódca, generał, wierny druh Józefa Piłsudskiego, generał Kazimierz Sosnkowski. Tak jest. Podoba mi się ta puenta, panie generale. A na koniec niespodzianka dla pana. Ja wiem, że pan kocha historię. Tak, i kocham Sosnkowskiego. Co prawda, no, tak. Wiemy je wszyscy, jaki był, tak. Trochę hamletyzował, ale umysł olbrzymi. Natomiast, ale poeta, ja dlatego go kocham, bo ja sam piszę. Także. O, no pięknie. Panie generale, na koniec niespodzianka dla pana, mianowicie zakończymy każdy odcinek historii realnej działem Słonia Sprawa Polska. Nie może tego zabraknąć i nie mogę zapytać o to, mając pancerniaka po drugiej stronie komputera. Otóż pojawiła się w izraelskiej prasie sensacyjna wiadomość, że Izrael chce sprzedać czołgi Merkawa, uwaga, do dwóch krajów w Europie, Ukrainy i Polski. Kompletny absurd, czy coś jest na rzecz? No ja myślę, że tutaj chyba jakaś karta przetargowa, jeżeli chodzi o nas, żeby podbijać cenę, komu więcej zapłacimy. Także to tu chyba jest tylko taka sprawa, bo naród żydowski jest narodem kupieckim, no doskonałym, na wszystkim handluje. No to jest nieprzypadkowo, to się pojawiło. W moim ocenie się tutaj chyba to nie przebije, natomiast w Ukrainie, Jeżeli przekonają te osoby decyzyjnie w tej sprawie, no to sprawa leopardów jeszcze w produkcji w Ukrainie jest zapięta. To jest właśnie ten powód. Tu wyczuli duży interes. Tylko że do odbudowy Ukrainy to jest kolejna sprawa, bardzo złożona, jeszcze daleko. Bo Rosja nie przestanie wyniszczać tego państwa i przepędzać, czy jak oni to mówią, wybijać naród ukraiński, który się sprzeniewierzył matce Rosji. Taka jest narracja w przestrzeni rosyjskiej, bo Putin 12 lipca 2021 roku wydał słynny manifest, który napisał, że trójnaród rosyjsko-białoruski i ukraiński jest niepodzielny i on nie pozwoli, żeby właśnie tak się stało. Natomiast teraz doszedł do wniosku, że naród ukraiński się sprzeniewierzył, jest niereformowalny i trzeba go wybić.
Taka jest narracja w Rosji. I to jest też bardzo groźne, bo dzisiaj Rosja jest cel polityczny, stawia wyludnienia Ukrainy, zbudowania tam stanu bez nadziei, żeby tutaj no, to bieganie między miejscem pracy a schronem, między domem a schronem ciągle, pod presją uderzeń, właśnie taki stan może spowodować. Niestety, wielka demolka. Co do Merkaw, to jest znakomity joke, ale ja się zgadzam z panem generałem, jeszcze i tak mamy za dużo typów i za duży bałagan z częściami zamiennymi, żeby jeszcze brać czołgi izraelskie. Myślę, że to jest jakaś chyba coś jeszcze nie zapięte, jeżeli chodzi o negocjacje. Tak, strategia negocjacyjna, podbić cenę. Panie generale, bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję również i dziękuję za bardzo wnikliwe pytania i za śledzenie, bo ja jestem oczywiście gadułą, bo chcę zawsze to pokazywać w kontekście, że nie w jakimś tym fragmencie, bo często my, żeby to zrozumieć lepiej, to jest uwikłane wszystko, bardzo skomplikowany mechanizm i wtedy łatwiej to zrozumieć. Ale pan na tyle był sprawny i jest intelektualnie, że pan śledził to wszystko uważnie i wyłapywał pan najistotniejsze te rzeczy, które warte są później, żeby je rozwinąć i podkreślić. Gratuluję. Dziękuję bardzo, ale pochwalę się też Państwu i zachęcam Państwa do tego samego. Śledzę konto twitterowe pana generała, polecam, bardzo interesujące. Moim gościem był pan generał Leon Komornicki, były dowódca Wojskowego Okręgu Wojskowego i były zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Jeszcze raz bardzo dziękuję, panie generale. Dziękuję, panie rektorze. Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Bardzo Państwu dziękuję za obejrzenie tego programu. Dziękuję, że nas wspieracie na Patronite, na YouTubie. Dzięki Wam możemy działać i prowadzić ten kanał. Drodzy Państwo, historiarealna.pl, kliknijcie, to jest nasza księgarnia internetowa, kubki, koszulki, Red is Bad i książki. I drodzy Państwo, na końcu oczywiście kciuki. Pierwszy dla Zarysu, fundacji, która wspiera Ukrainę pomocą medyczną. Drugi dla Biblioteki Cyfrowej Legimi, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy. Trzeci dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. I last but not least, Speakly, aplikacja do błyskawicznej nauki języków obcych. Sam używam i polecam. Wszystkie linki do promocji, rabatów dla widzów Historii Realnej macie w opisie. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Historia dzieje się na naszych oczach.